25 lutego w godzinach takich popołudniowo-wieczornych otrzymałem telefon, że na ulicy Kaczeńcowej, tam gdzie mieliśmy ten budynek wybudować, tak, karcerze wysypali 20 worków ze śmieciami. Między innymi tam liście, były inne rzeczy. Oczywiście to, te worki popękały i te śmieci tam wysypały tam na tym. Oczywiście osoba, która do mnie zadzwoniła, to jest policjantka, która tam mieszka obok, wylegitymiła te osoby, żeby okazało się, że to są harcerze, którzy tam wysypali i to są, o dziwo, to ona była zdziwiona, że właśnie dlatego pytała mnie, czy oni mają rzeczywiście dbać o to miejsce i opiekować się tym miejscem, bo twierdził ten człowiek, który wysypywał, między innymi jeden z tych, chyba jakiś tam szef tej grupy, twierdził, że oni mają na 25 lat tam dzierżawią, to i mają się tam opiekować i mogą sobie tam wysypywać, mogą tam śmieci. No, a powiedziała, że tu jest przedszkole, tutaj jest użytek ekologiczny, że nie wolno im tego robić. No to oczywiście wyśmiali ją, jak to młodzi ludzie, więc zadzwoniła po straż miejską, strażnika przyjechała i stwierdziła do mnie ta pani, że ukarała nam za ten kartę tego któregoś tam harcerza. No i oczywiście kazali im usunąć te śmieci. Oczywiście oni nie mogli tych śmieci usunąć, bo nie mieli worku, bo te worki się rozwaliły i dopiero usunęli na drugi dzień. Oczywiście usunęli drugi dzień, ale na drugi dzień też nie wyczyścili do końca. Ja panu Stanisławowi wysłałem zdjęcie, bo zrobiłem później zdjęcie już po tym usunięciu tego. To dalej, słuchajcie, to tam jest. Ja nie wiedziałem, że oni się mają takim ludziom my mieliśmy dać, proszę Państwa, ten budynek. Więc ja jestem za tym, żeby to sprzedać w ramach przetargu. Proszę Państwa, niech ktoś sobie kupi prywatnie to i niech to sprzeda, a nie dawać nikomu za darmo. Jestem tego zdania, proszę Państwa. Okay. To ja jeszcze, przepraszam, odwrócę do tego, co Pan powiedział. Wykonałem telefon w dniu wczorajszym, tak? To było? No razem byliśmy, byłem przy tym. Wykonałem telefon do Pana, to jest Pan komendant tego chłopca i przyznał rację, że było sprzątanie jakiegoś terenu przez harcerzy i ktoś po prostu złą decyzję podjął i źle to zrobili. Został, że tak powiem, naprawiony błąd, co Pan powiedział, że nie posprzątali do końca. Zrobił błąd ten, który opiekował się tymi dziećmi, tymi harcerzami, że po prostu w taki sposób bezmyślnie to zrobili. Zostało naprawione, wycofali się z tego. Teren miał być doprowadzony do stanu pierwotnego. Jeżeli nie był, to możemy to jeszcze poprawić. A sprawa Kaczeńcowej, jeżeli chodzi o sprzedaż budynku. Szanowni Państwo, z całym szacunkiem, sprzedaż czegokolwiek teraz gminnego, proszę zobaczyć, jak jest realizowana w mieście. Po prostu nie ma ludzi chętnych, którzy by to chcieli kupić. Miasto z drugiej strony nie może tego za bezcen sprzedać, bo to jest rozdawnictwo, a czas do sprzedaży jest niedobry, dlatego że nie ma inwestorów. Powiem więcej. Nawiązaliśmy tej rozmowy z Panem Prezydentem Czmielem, żeby jednak pomóc harcerzom w tym, żeby oni mogli, ale to są chyba nie do końca wszystkie śmieci, ale to nie wiem. Tak, ale inaczej, zgadzam się, ale to nie to, że Pan nie pokazywał tego, co było tam w momencie, kiedy tam, nie wiem, przechodzą mieszkańcy, wyrzucają śmieci i tak dalej. Jest to temat do posprzątania i ja go przypilnuję, że będzie tam czysto. Ale wracam do czego? Że ten temat Kaczeńcowej w tym roku będzie miał pozwolenie na budowę, z tego co mi mówił projektant. Będzie to temat, który będziemy chcieli, przynajmniej ja mówię o zarządzie, żeby go pilotować w taki sposób, żeby go zagospodarować. Jak Państwo widzą, tak to wygląda teraz. Ja bym chciał, żeby to było miejsce, w którym będzie ten teren uporządkowany na tyle i zagospodarowany, żeby można było tam normalnie przychodzić na spacer, a nie będzie czegoś takiego, jak jest teraz. I jeszcze dokończę. Czyli jeżeli udałoby się tak harcerzom pomóc, żeby oni mogli to zrealizować, to wtedy jest szansa, że takiej sytuacji w ogóle tam nie będzie. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, ale już tutaj nasza radna Agnieszka Łoś mówiła, że zajmowali się gdzieś tam na któreś tam nagranie i też nie zajmowali się tak, jak trzeba harcerze, więc ja jestem przeciw, byłem od początku przeciwny, dawać za darmo harcerzom, bo się tym nie zajmują, bo ja zgłaszałem, proszę zapytać przewodniczącego Czerwczyka-Pątka, ja zgłaszałem, żeby tam wyczyszczony był teren, bo nie wiedziałem, że są opiekunowie tego terenu. Ja pisałem wnioski, żeby tam sprzątali i tak dalej, a oni, którzy mają się tym opiekać, nie opiekują się, olewają to, jeszcze teraz chcieli w nocy podrzucić, gdzie było ciemno, pod osłoną nocy, dobrze, że akurat tam dziewczyna pilnuje tego terenu i pod osłoną nocy i by się nikt nie dowiedział, kto to wyrzucił i pan przewodniczący mi uwierzył, to harcerzy. Jestem przeciwnikiem od samego początku do końca, żeby im dawać. Szanuję to, aczkolwiek lepszego pomysłu Pan nie ma niż to. Mam lepszy, choćby zrobić. Ale kto? Nie wiem, my możemy zrobić. Ale kto my? No i Rada Dzielnicy. Rada Dzielnicy nie ma osobowości prawnej, nie może takich rzeczy robić. I ten sam może dać, panie ten sam to trzeba zasypać, bo to jest bomba, bo to jest, tak proszę pana, bo to jest bomba. Ja widzę tutaj, przepraszam, tutaj ja też proszę pana, pan Pawiński. Bo muszę, bo muszę powiedzieć. No proszę, bomba ekologiczna. Oczywiście, dlatego, że proszę państwa, tam byłem prezerwatywy, fekalia, ja robiłem zdjęcia, no oczywiście dałem przewodniczącemu zdjęcia tam robiłem. I jaki to jest użytek ekologiczny? To jest to żaden użytek ekologiczny. Okay. Zasypać, wrócić wodę i zasypać. Dziękuję bardzo. Pan Pawiński, bardzo proszę. Znaczy, na każdej sesji pan przeciwny. Ale pan Pawiński chciałby coś powiedzieć? Bardzo proszę. Ja mam 3 tematy, proszę państwa. 3 tematy. Niestety, ponieważ tutaj pan przewodniczący i parę osób na temat poparcia też miał pewnie uwagi. To ja przygotowałem sobie, nie jestem z Osiwy, ale przygotowałem sobie listę radnych obecnej kadencji, kolejność według ilości głosów po wyborach. Nie będę najważniejsze przesunięcie. Pierwsze miejsce Bartoszek Marek 239, drugie Grzyb Tomasz 185, członek zarządu. Trzecie Mińczycki Zygmunt 181, czwarte Jan Jarosz 165, piąte Łozia Mieszka 165, 5 osób ma zarząd. Szóste pan Góra Sołowicz 142, przewodniczący zarządu. Siódme Góry Stanisław 133, członek zarządu. Później kolejno 8, 9, 10 pan Adamek, pani Zalęba, pani Aksamit Pawiński 115 i tylko pan Buczkowski i tak dalej. 13 miejsce, pan Malara Stanisław, przepraszam, 108 głosów, ale zastępca przewodniczącego zarządu. I tak dalej. 19 miejsce, pani Bożena Grzegorzek, jeszcze bardziej panią przepraszam, aż 61 głosów, członek zarządu. Razem 2494 głosy na 40 000 mieszkańców, to jest 0,6% mieszkańców dzielnicy. Zarząd, w tym średnia głosu na jednego radnego. Zarząd 5 radnych, 496 podzielić przez 5, 99,2 najniższa. Rada Dzielnicy 2494 podzielone przez 21, 118,76. Rada Dzielnicy bez zarządu 1998 podzielone przez 16. 124,87. Najwyższa. Dziękuję. Dziękuję. Teraz mam kolejne. A pytanie mam do tego. Pan Pawiński, gdzie tam jest? Właśnie nie, 115. Nie słyszałem. Nie. 13 pozycja. A my nie jesteśmy przesądni. 13 będzie szczęśliwa. Przepraszam, 11. Pani Aksamit Urszula miasto 15 też, ale ustąpiłem im. Dobrze, że pan nie jest w zarządzie, bo pan był na 11. Przepraszam, pan Pawiński nie skończył, jeszcze ma 2 tematy. Proszę państwa, sprawa ścieżki to mnie bardzo boli, ponieważ ja na swój wniosek, proszę państwa, zaoszczędziłem pieniądze na budowę tej ścieżki z 5 metrów do 4. Pan przewodniczący potwierdził, ale niestety trudno teraz dotrzeć, zobaczymy jakie de facto będą tam oszczędności, bo tam pewne zmiany były, ale jest to zadanie budżetowe numer 3, 124 z 2010 roku. Mam tu podane inwestycja, studium, podstawowe trasy rowerowe, etc. etc. Proszę Państwa, więc ścieżkę zaczęto budować na szerokości plac budowy 5 metrów, wschodnik 3 metry ścieżka. Po moim piśmie z 13 kwietnia 2012 roku roboty zostały wstrzymane ponad 1,5 miesiąca. Proszę Państwa, budowa była niezabezpieczona, część materiałów pokradzionych itd. Więc szerokość inwestycji chodnik 3 metry, ścieżka 2. Tak było w dokumentacji. Mam pismo od pana prezydenta Majorskiego w tej sprawie. Brak badania gruntu, brak badania stanu około 50-letnich drzew przy trasie budowy, sprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Wykonawstwo robót, jak powiedziałem, zdemontowano stary chodnik szerokości 4 metrów, przygotowano plac budowy szerokości 5, wycinając dodatkowo niepotrzebnie pas jeleni szerokości 1 metra z 101 m. Dodatkowy koszt. W kierunku korzeni drzew sprawdzić ewentualne uszkodzenia. Wybudowano nowy chodnik szerokości 3 metrów. Po moim piśmie, o którym powiedziałem, do Żwitu, proszę Państwa, wstrzymano, tak jak powiedziałem, budowę na 1,5 miesiąca, nie zabezpieczono, co tam się działo, proszę Państwa, dobrze nie było wypadków, ale koszty były. Według informacji magazynu Bieńczyckiego, mówię tu do pana redaktora naczelnego, bez urazy, bardzo pięknie napisał, z dnia 25 maja, tuż po moim, bo wiadomo, że te sprawy to tak tam chodzą troszeczkę tygodniami, więc pisze tak, wykonanie ścieżki na Kniszu. Po ponownym wejściu, to już to czytałem, następnie według kolejnego magazynu Mińczyckiego z 29 czerwca 2012 i pisze, trzeba zmienić podwórkowe ścieżki, więc ta wcześniej zaprojektowana była niewłaściwie. Dodatkowe koszty, błędy, powyższe potwierdził Pan Przewodniczący Rady Sławomir Góra na sesji. Trasę ścieżki pogłębiono i podsypano cementem, ale znów według magazynu Mińczyckiego z 27 lipca sprawa dotyczy słabości gruntu na sąsiednich ścieżkach po drugiej stronie Andersa, podbudowę nie wzmacniano, chociaż prawdopodobnie grunt jest bardzo podobny, znaczy strukturalny. Powyższe, i mam kłopoty teraz, powyższe obserwowali mieszkańcy sąsiednich bloków osiedla albertyńskiego, w tym budowlańcy, również inżynierowie, domagają się ode mnie szczegółowych wyjaśnień. Wyjaśnić niegospodarność w zakresie błędnie przygotowanej dokumentacji, przygotowanej do przetargu, ustalić dodatkowe koszty z tego tytułu i pieniądze publiczne. Ustalić tych, co to sprokurowali. Proszę Państwa, ale najciekawszy jest, tutaj jeszcze raz mówię do Pana redaktora naczelnego, przepraszam Pana, ale no, w tej sytuacji to muszę być złośliwy, może i nawet trochę. Pisze tak. Zastosowano cenę. Jednocześnie radni wystąpili do Zygitu o zmniejszenie szerokości. Jacy iluzoryczni radni wystąpili? Pan Pawiński wystąpił i co za to dostał? Nic. Proszę Państwa, nie mogę od 12 lat załatwić parkingu. Byłem u Pana na odbiorze. Chwileczkę, byłem na odbiorze, podpisałem protokół. Może już mam jakieś uwagi? Przepraszam. No. Dopiero będą, bo było zaśnieżone. No teraz to Pan oszukuje. Śnieg, pan radny Bartoszek był świadkiem, że śnieg został usuwany. Śnieg został usuwany, ale ten jeden... Nie było tam ani kawałka śniegu. Jeden metr nie było widać. Czekaj. Poza tym chwileczkę. Będziemy kostkę liczyć. Podpisałem. Nie. Podpisał Pan protokół, czyli żeby potwierdził Pan odbiór tego technicznego. Proszę Pana, żeby Pan troszeczkę nie orientował. Przepraszam Pana. Podpisałem protokół, bo firma, która wykonywała robotę, musiała dostać pieniądze. A sposób wykonania to jest zupełnie inna sprawa. Poza tym Pan Przewodniczący... Przepraszam, no oddalił się z odbioru. Tak ładnie powiedziałem. Pan Przewodniczący nie był delegowany na odbiór, tylko Pan... Ale jest tu podpisany, nie wziął Przewodniczący. Ale jakby... Proszę Państwa, przestań z tą dietą. Może sobie zabrać diety, nie o to mi chodzi. Teraz proszę Państwa... I trzecia sprawa, tak? Bo tutaj Pan Piotrek, rozumiem, trzyma rękę w górze. I jeszcze Pan Buczkowski. Panie Przewodniczący, przepraszam, bo to mnie dręczy, bo jest sprawa budowy kolejnego oraz enty po 10 latach Państwa wraca. Czego? Budowa kolejnego, tego samego chyba hipermarketu. Okazuje się, mam tu papiery od Pani prezes Dechabanda. Jakaś firma ze Śląska, która prowadzi zakład remontowo-budowlany, będzie budowała hipermarket, który może kosztować, nie wiem, może 50 milionów, może 38,5. Proszę Państwa, przepraszam Pana, ale na pewno szanowne kierownictwo dzielnicy nie działo, bo tu jest temat jeszcze od początku tej kadencji, że hipermarket tam będzie, bo te papiery chodzą, a Państwo tam jesteście blisko tego. I proszę Państwa, został zbudowany chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż tego parkingu, proszę Państwa, wzdłuż tego hipermarketu na ulicy Broniewskiego. A Pan widzi ten hipermarket, bo jeszcze go nie widzę. No ale oby Pan nie widział. Za około 288 tysięcy. No to kurczę, Nie było pieniędzy na inne roboty, które tu Państwo zgłaszali, a ja opisałem Cię, proszę Państwa, mam 83 strony papieru, dokumentacji i Pan zniszczył moją ponad dwuletnią robotę. Bo jak poszedłem do Pana Dyrektora Czmiela i Pan Dyrektor Czmiel napisał: Panie Przewodniczący Góra, proszę tylko podpisać. Dam pieniądze na parking z budżetu miasta, nie dzielnicy. Niestety, pan nie zmusza, przepraszam, adwocem do niegospodarności. Jeżeli ma budować parking na 17 miejsc, będzie pan budował 17 miejsc, z tego nowych będzie 5 za ileś set tysięcy, to pan radny Buczkowski podejrzewa, żeby mi to do końca życia takiej niegospodarności nie wybaczył. Chwileczkę zobaczymy. A pan prezydent Czmiel 3 dni temu czy tydzień temu rozstałem się z nimi, mówiąc tak, że czekam na kompromis między spółdzielnią i Radą Dzielnicy i on wtedy pomoże. Jaki kompromis? No nie ma kompromisu, no to będzie czekał. Nikt nie chce. Może pan, nie wie pan, ile to będzie kosztować, bo jak Komisja Infrastruktury napisała wniosek, żeby Urząd Miasta wycenił to. Ale co? Wycenił parking przed rokiem 16, to pan odpisał, że nie ma pieniędzy w budżecie miasta. Nie, w budżecie dzielnicy. Chwileczkę, a na wykonanie ścieżki były pieniądze, co 2 razy robiono, pan mówił, zasypujemy, wysypujemy. A ścieżkę rowerową, proszę pana, wykonano w ramach tej umowy, którą została podpisana i ani złotówki więcej. Ani złotówki więcej. Jeżeli zrobili błąd, czego nie tylko pan Pawiński jest świadkiem, to po prostu chcę powiedzieć, że w tych pieniądzach, które był przetarg, zmieścili się. Powiem więcej, nie wiem, czy pan zauważył, nie jest to oczywiście inicjatywa pana radnego, zrobiony jest jeszcze chodnik dodatkowy dla śmietnika. 16. Proszę pana, jeszcze teraz sprawdzałem drugi raz, bo było śniegiem zasypane. O ile dobrze patrzyłem, tam nie ma odwodnienia przy tej ścieżce. Ja naprawdę. A przy której jest? Muszę sprawdzić. A proszę powiedzieć, przy której jest? Po większej ulewie, nie wiem, czy pan ma, że tak powiem, jakieś prerogatywy. Wyobrażenie to można mieć duże. Proszę pana, przy dużej ulewie może to wszystko wysadzić do góry i co wtedy? To będzie w górze. Będzie w górze. No. Bardzo dobrze. Dobra, dziękuję. Chwileczkę, proszę pana. Przepraszam pana, ale wie pan, to niech pan mnie przepraszam. Ja nie mogę ścierpieć, bo proszę pana, w różnych byłem gremiach, ale z takim tupetem, jak pan się zachowuje, to jest po prostu, nie wiem, naprawdę. Niech pan nie przesadza z tym. Proszę szanować radnych. Bardzo. I vice versa. I vice versa, dobrze. Dziękuję. Więc proszę pana... Jeszcze pan, rozumiem, nie skończył, bo pan Piotrek trzyma rękę tak długo w górze i pan Buczkowski, pozwólmy innym jeszcze porozmawiać. Czy pan miał jakąś wiedzę, że będzie hipermarket i państwo przegłosowywaliście ten chodnik ze ścieżką na Broniewskiego? Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. O hipermarkecie wiem od 10 lat albo 12. Ale tu jest projekt, proszę pana. Nowy projekt. Dobrze, to jeszcze nie doszedł do nas. Jeszcze, więc ja mam prośbę, żeby opiniować pozytywnie? Raz, przed 10 lat Rada głosowała i pan Góra pozytywnie. Tak, ale ja do tej pory jestem za. Proszę pana, spółdzielnia mieszkaniowa Wiktoria ma 66 sklepów. 800 metrów kwadratowych kupcy się wycofali. Nie ma kto handlować. Powiem, czy nie jest tak. Proszę państwa, za 1,5 miliona złotych z tego mamy rocznie. Ale proszę pana, panie radny, nas nie interesuje spółdzielnia ta Wiktoria, bo to jest sprawa spółdzielców. Ja naprawdę nie zaglądam do kieszeni spółdzielni. Czy pan jeszcze ma coś w tym temacie, o którym pan mówił ścieżkę? Dwa słowa. Dosłownie. Więc sprawa tak wygląda, że jest 68 groszy do metra kwadratu. Ale przepraszam, to ja odbieram panu głos, bo pan mówi po prostu nie na temat. Dlaczego pan nie da? Bo nie chce rozmawiać na temat spółdzielni, bo spółdzielnia ma swoją radę nadzorczą i swoje walne zgromadzenie. Pan Piotrek, bardzo proszę. Proszę, ale ja pan odbieram głos, bo pan powtarza rzeczy niezwiązane z tym. Pan Piotrek, bardzo proszę. Będziemy gdzie indziej. Bardzo proszę. Gdzie indziej. Tu nie. Proszę państwa, ja tylko krótko. Że, ja tutaj mieszkam na terenie dzielnicy Bieńczyc. Od kilku lat walczyłem o te o 3 bloki na Złotej Jesieni, gdzie pan poseł Raś ma swoje biuro i nic nie zrobił. 3 bloki stały puste przez 2–3 lata. 3 bloki stały puste i proszę Państwa, i było czytanie, pierwsze czytanie budżetu. Ja byłem na tym, w czasie tego czytania na mieszkalnictwo przeznaczono 600 000 i poprosiłem o głos i po moim wystąpieniu prezydent dołożył 6,5 miliona i te 3 bloki mają zostać wykupione i być mieszkania komunalne. No to będzie mieli drugą zrobić. Druga sprawa to proszę Państwa, komunalne, czyli kto tam będzie mieszkał? Proszę Państwa, druga sprawa to współczynnik wartości otworzeniowej. Tutaj my jako Okrągły Stół Mieszkaniowy udowodniliśmy, że systematycznie wojewoda popełnia przestępstwo, podwyższając ten współczynnik i na razie wstrzymał go i ceny, ten czynsz mieszkań komunalnych nie podniósł się. To jest stale na samym dzień. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę, 18 marca jest na placu Wszystkich Świętych w Urzędzie Miasta Okrągły Stół Mieszkaniowy. Będziemy omawiać spółdzielnie mieszkaniowe. To tutaj pan Pawiński na pewno przyjdzie, bo bardzo proszę, jeżeli ktoś ma czas, żeby przyszedł, tak. Bo będzie i prezydent, może wojewoda i prezes. Proszę w ten sposób. Dziękuję. Pan Buczkowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja mam taką prośbę w naszym ciągu, bo obiecał Pan ten wykaz, takie zestawienie łącznie z pieniążkami, które Pan Stanisław dla Pana przygotował, że Pan to dziś pokaże. Nie, ale moment, ja nie poczuję, że Pan dziś pokazał, tylko obiecał Pan, że wyśle mi Pan to na maila. No zaraz pokażę. Panie Staszku, Pan ma taki wykaz. My przejedziemy, to pokażemy, bo to jest... Moment, Panie Przewodniczący, chwilę, proszę. No to takie przejechanie chciałbym na spokojnie to zobaczyć. Przecież to nie jest tajne i każdy na tym może mieć. Więc ja poproszę, żeby Pan to wrzucał na maila. To jest jedna sprawa. To jest jedna sprawa. To jak Pan nie pokazał, to już mówię, to już nie ma potrzeby teraz. Jest potrzeba. Natomiast drugą sprawę chciałem jeszcze poruszyć, jeśli można. Drugą sprawę, a mianowicie sprawę tej ostatniej sesji. No bo, Panie Przewodniczący, na tej ostatniej sesji, no to Pan po mnie przedeptał, że tak... Przepraszam. Tak. Na tej nadzwyczajnej, właśnie odnośnie tego spotkania z Panią Wiceprezydent. Natomiast ja liczyłem, bo Pan powiedział, że będzie to nagranie, liczyłem, że to nagranie dziś obejrzymy, żeby każdy zobaczył, jak to Pana obraziłem. Bo ja uważam w dalszym ciągu, że Pana tam nie obraziłem. No i chciałbym, żeby to zostało, ja takie wrażenie. Ale ja nie mam tego nagrania. No staram się jak mogę, ale nie mam. No dobrze, no więc właśnie, no więc tutaj chciałbym, żeby nie zostało wrażenie, że ja Pana obraziłem, bo ja Pana nie obraziłem. I chciałbym, żeby zostało takie wrażenie bardziej, tak, że Pana nie obraziłem. Okej, w moim interesie jest to, żebym ja to odtworzył, żeby Pan w pewnym momencie posłuchał się, co Pan mówi. Przewodniczący, ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które tam były, już nie mówiąc o radnych naszych, którzy byli, ale z kilkoma tam. A co nasi radni? Ale ja mówię o radnych tego Pani Lali, Pani Jaroszu i tak dalej. Natomiast... I co, mówią coś innego niż inni radni? Oczywiście. Proszę pana, pan radny Jarosz był na tym samym spotkaniu? Oczywiście. I co? Pana, i nie słyszał tego? Oczywiście, proszę pana, dlatego, że ja niczym Pana nie obraziłem. To, że powiedziałem, że przewodniczący rady zarabiają po 2600 zł... Tak Pan powiedział. Tak powiedziałem, oczywiście, że tak. Za 4 godziny? Nie za 4 godziny, gdzieś teraz Pani radna przekonuje. A za ile? Tylko powiedziałem za 4 dni. Ale w miesiącu? Zasadnie. 4 dni w miesiącu, tak Pan powiedział? Tak, dlatego że Rada, zarząd zbiera się 4 razy, znaczy raz w tygodniu się zbiera zarząd, proszę Pana, a oprócz tego, że Pan Przewodniczący, na przykład nasz, ma pracę tutaj, to jeszcze ma 2 etaty, no to kiedy... Przepraszam Panie radny, albo mówimy prawdę. Dobrze. Powiedział Pan 2 etaty? No znaczy, przepraszam, zaraz, ale nie, Panie radny, nie skończy Pan, jak Pan będzie mówił kłamstwa. Na mój temat, nie. Powiedział Pan 2 etaty? Ale nie skończyłem jeszcze tego. Ja nie powiedziałem, że 100%. Pani Małgosiu, proszę do protokołu wpisać, że Pan Buczkowski mówi nieprawdę na temat przewodniczącego. Nie wie Pan. Proszę to zapisać do protokołu, bo to jest nieprawda. Proszę Pana, to się nagrywa, wszystko u mnie. Nagrywa się. Oczywiście, że tak. 2 etapy, Pan powiedział 2 etapy. Teraz niech Pan mi skończy, niech mi pozwoli skończyć. Atakuje Pan ludzi, proszę Pana. Oczywiście. Atakuje Pan ludzi, mnie Pan atakuje, potrzebnie nie można skończyć. Pana Grzegorzka Pan atakuje, mnie Pan atakuje, Pana Pawińskiego Pan atakuje. Pan się kaluje, tak. Pan wprowadza, proszę Pana, taką atmosferę, że tak powiem, niepotrzebną. Proszę Pana, na Pana miejscu jest choćby, proszę Pana, Pan Bury mógłby Pana zastąpić, Pan Czerwczyk, proszę Pana, i lepiej by sobie poradzili. I przynajmniej byłaby zgoda. Pan Buczkowski? Nie, ja nie chciałbym, proszę Pana, a Pan tylko właśnie... takie antagonizmy wprowadza. Niepotrzebnie. Proszę pana, chciałem panu powiedzieć, że kiedyś, bo pan mówi kiedyś i zadzwonił do pana i powiedziałem panu. Kiedyś, jak się odzywałem właśnie tutaj w jakichś tam sprawach, proszę pana, gdzie walczyłem o coś, o jakieś tam sprawy, proszę pana, mieszkańców, to polecono mi to samo. Ja nie mówię, że ktoś, proszę pana, bo pan pisze, ja nie wiem kto, proszę pana, nie wiem, że ktoś, ale zaraz po tym problemie, teraz i blokowano mi stronę internetową, teraz po tym spotkaniu, proszę pana, po sesji tak samo, wyczyszczono mi skrzynkę mailową, proszę pana, wszystkie maile i ja dzwoniłem do pana i powiedziałem, tak, nie wiem czy to, nie wiem kto, ja nie wierzę panu. I nie wiem, ale proszę państwa, ale takie miałem sytuacje. I nie wiem jak to kojarzyć, ale to jest rzeczywiście, to jest jakieś takie, bym powiedział, ja nie wiem czy to, ale zastraszanie mnie. Tak odbieram, nie pan, ja nie wierzę pan. Ale pan ja proszę o pełnię maila. Proszę pana, ja nie wierzę pan. Mam odczytać tego SMS-a? Ja nie wierzę pan, natomiast powiedziałem, że ja się boję i prosiłem, że... Z dwie okoliczności, powiem. Sesji, wtedy kiedy ja się z tobą pokłóciłem, nagle mi wszystkie wiadomości zginęły. A moja rodzina, za przeproszeniem, myśli inaczej. No więc ja nie wiem, dlaczego tak się... No to proszę nie insynuować, jak pan nie wie, to proszę nie... Dobrze, ale... Proszę mi posłuchać, pan insynuuje, że ja pana obrażam, co nie jest prawdą. Ja to dowodzę. To nie jest prawda. Ale ja to dowodzę. Proszę udowodnić, to nie jest prawda, nie obrażam, nie chcę, żeby zostało obrazić, że ja pana obrażam, bo nigdy pana nie obrażam. Ale zapisane jest to, co pan powiedział. A pan tutaj zapisuje to, co panu pasuje, że ja... Przepraszam, adwokat teraz, pan Czuba. Proszę mi powiedzieć, o co chodziło panu, co pan miał na myśli, mówiąc dwa etapy? Proszę bardzo. Chodzi mi o to, że proszę pana, że podał pan na ulotce wyborczej, którą, proszę pana, mam tą ulotkę wyborczą, bo rozdawał pan gdzieś, tak. Mam gdzieś tam w tym, że uczy pan, proszę pana, w dwóch szkołach, w szkole gdzieś tam, chyba w Kocmyrzowie i w szkole w Ignatianu. Tak. No to proszę pana, i to jest prawda, i pan tego nie zaprzecza, no więc ma pan czas pracować w jednej szkole, w drugiej szkole i ma pan czas jeszcze tutaj być cały czas, a ja powiem, dlaczego powiedział 4 dni, bo ja kiedyś była taka sprawa, że pani Małgosia przesłała mi z tygodniowym opóźnieniem jakąś sprawę chyba o szkolenie strzelania czy czegoś tam i ja powiedziałem, pani Małgosia, dlaczego tak późno? A pani Małgosia powiedziała, że pan przewodniczący raz w tygodniu przychodzi i podpisuje pisma. Nie, no to proszę, no to jest... No to teraz to pan... A co pan powiedział? Teraz to jest mistrzostwo świata. Nie, raz w tygodniu. No to co? To nie jest tożsame z tym, że pan przewodniczący przychodzi raz w tygodniu. Świetnie, proszę. Ja osobiście chyba przynajmniej 3 razy w tygodniu nie zdarzyło mi się nigdy nie zastać pana przewodniczącego. Może pan przewodniczący może przychodzić codziennie, ale nie musi, ponieważ ma dietę stałą, czyli nawet gdyby ani raz nie przyszedł do rady, to dostaje 2 tysiące na rękę, a w poprzedniej kadencji dostawał 3,5 tysiąca, co potwierdzę. I uważam, że to jest skandal. To jest skandal. 10 razy więcej. Szanowni państwo, ja rozumiem, że to, co pan powiedział, bierze pan odpowiedzialność za to. Prawda? Ale o tym, co pan powiedział. Czy wszystko to, co pan powiedział, jest pan świadomy, że pan to, co powiedział, jeżeli pan minie się z prawdą, to pan nie pomaga. O czym, proszę pana, to już mówię. Uwaga. Pierwsza rzecz. Jeżeli pan mówi o tym, w moim czasie pracy, to trzeba wiedzieć, w jaki sposób sprawuje urząd pan przewodniczący, czym się zajmuje. Jedno spotkanie, ja bym panu wyjaśnił wszystko, a pan jednej prostej rzeczy nie zrobił. To jest tak jak dziennikarz by posłuchał, że tak powiem, nie wiem, tego, co mówią ludzie na mieście, bez powiadamiania albo szukania swoich źródeł informacji, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to, co się mówi na mieście, jest prawdą. Pan pierwszej, podstawowej i najprostszej rzeczy nie zrobił. Nie przyszedł pan, żeby normalnie ze mną porozmawiać jak z człowiekiem. Jak wygląda mój czas pracy tutaj, jakimi rzeczami się zajmuję, co robię, ile czasu poświęcam, jakie rzeczy... Na przykład w danym miesiącu, żeby nie mówić o jakimś tam roku, co zrobiłem, gdzie byłem. Ale nie skończyłem. Ale ja nie skończyłem. Ale proszę mnie nie przerywać. Druga rzecz. Przepraszam. Jak pan mówił, to ja musiałem słuchać, bo pan powiedział, że prowadzą zalę. Poczekamy, aż pan skończy. Jedna rzecz. Nie wszystkich pewno to radnych interesuje, ale to, co było na ulotce, to były informacje, które są przed wyborami. Zgadza się? Reklamy. Ja nie miałem, że tak powiem, informacji, że ja zostanę przewodniczącym w 100%, podałem wszystko. A to, co jest napisane, do tej pory jest prawdą. Tylko gdyby pan był na tyle uczciwy i rzetelny w przekazywaniu informacji innych, na przykład postronnym osobom, to pan zapytał, ale nie skończyło. Przepraszam, co tutaj jest stowarzyszenie Stańczyk, które specjalnie słucha, żeby zobaczyć, jak to jest. Jakie informacje się podaje w dzienniku? Pierwsza informacja. W szkole podstawowej mam 10 godzin. Proszę zobaczyć, ile doba mam godzin, ile tydzień ma godzin, a gimnazjalną mam 8 godzin. Proszę policzyć, ile to jest godzin. Dziennie? Ma pan jeszcze jakieś pytania? Nie, w tygodniu. I to jest moja praca i to jest ten czas, który poświęcam zawodowo. I teraz uwaga, panie radny, ja naprawdę uważam, że to jest nieetyczne mówienie takich rzeczy, pokazując to, co tutaj na przykład pan Jurek powiedział odnośnie stacji benzynowej, prawda? Nie było napisane, że tam budynek już ma swoją, że tak powiem, opinię wcześniej wydaną przez architekturę, a głosujemy tylko tam, nie wiem, dodatek, prawda? To jest wprowadzanie ewidentnie w błąd. Gdyby ktoś o tym nie wiedział, to by myślał, że budowane są tylko 6 jakichś tam dystrybutorów i tyle. A tutaj pan radny dokładnie mówi tak, 2 etaty, 3,5 tysiąca, czy 2,5 tysiąca, czy 2,600, 4 dni w miesiącu, sekretarka, telefon, wszyscy na usługach pana Górę. Pan Góra czym się zajmuje? Czyli pan jest na umowach śmieciowych. Na umowych kartach nauczyciela pana nie obowiązuje, tak? Ale gdzie pan mówi, że pan jest na umowie śmieciowej, panie inżynierze, całym szacunkiem, pół etatu przysługuje nauczycielowi i korzysta z tych wszystkich praw, które ma nauczyciel. Gdyby pan odrobinę wiedział na temat prawa oświatowego, to pan taki rzeczy na edukacyjnej stronie. Nawet pan chodził, ale pan chyba nie słyszał. Myślę, że te rzeczy rozwiążemy później.